Skąd ci przyszedł na myśl Aulus Plautius? Czy wiesz, że ja, wybiwszy rękę pod miastem, spędziłem kilkanaście dni w ich domu? Zdarzyło się, że Plautius nadjechał w chwili wypadku i widząc, że cierpię bardzo, zabrał mnie do siebie. Tam zaś niewolnik jego, lekarz Merion, przyprowadził mnie do zdrowia. O tym właśnie chciałem z tobą pomówić. Dlaczego? Czy nie zakochałeś się wypadkiem w Pomponii? W takim razie żal mi cię. Niemłoda i cnotliwa. Nie umiem sobie wyobrazić gorszego nadto połączenia. Brr. Nie w Pomponii, rzekł Winicjusz. Zatem w kim? Gdybym ja sam wiedział w kim. Ale ja nie wiem nawet dobrze, jak jej imię, Ligia czy Kalina. Nazywają ją w domu Ligią, gdyż pochodzi z narodu Ligów, a ma swoje barbarzyńskie imię Kalina. W czasy starożytnego Imperium Rzymskiego przenieśli się chrzanowianie, którzy w sobotę 3 września przybyli na rynek miasta. Tam czekał już na nich Neron i Poppea wraz z Rzymiankami. W ten oto sposób po raz kolejny chrzanów włączył się w ogólnopolską akcję narodowego czytania. Tym razem dzieła Henryka Sienkiewicza Fowadis. Piąty rok z rzędu czytamy i bawimy się podczas narodowego czytania ogólnopolskiej akcji, którą zainicjował kiedyś prezydent Bronisław Komorowski, a teraz kontynuuje para prezydencka. Myślę, że dobrze się bawimy. Dla jednych przypominanie Fowadis, a dla innych zapoznawanie się z tą powieścią trwało 3 godziny. Czytałaś Fowadis? Nie czytałam jeszcze, będę miała dopiero w gimnazjum i bardzo mi się tutaj podoba. A dużo czytasz książek? Bardzo dużo. W skali roku? Około 6-7, więcej nawet. To jest łącznie z lekturami czy oprócz? Oprócz lektur. Fragmenty powieści czytali zaproszeni przez bibliotekę goście. Winicjusz nie przestał się burzyć. Cezar darował mu Ligię, więc on nie potrzebuje pytać, czym była przedtem. Wynajdzie ją choćby pod ziemią i uczyni z niej wszystko, co mu się podoba. Tak jest, będzie jego nałożnicą. Każe ją chłostać, ilekroć mu się spodoba. A gdy mu się sprzykrzy, odda ją ostatniemu ze swoich niewolników albo każe jej obracać żarna w swoich posiadłościach w Afryce. Fowadis było trudnym wyzwaniem? Fowadis było trudnym wyzwaniem, dlatego że jest to powieść historyczna. Mniej jest dialogów, więcej jest opisów. Tematyka jest też, nie jest wesoła, nie jest frywolna, bo łatwiej czasami inscenizować takie lżejsze w charakterze utwory. Ale jest na tyle też ciekawa, ciekawym językiem napisana, że myślę, że trzeba się było podjąć tego wyzwania. Gospodarzem wydarzenia był oczywiście Neron. W jego postać wcielił się Zbigniew Klatka z Teatru Tradycja w Okleśnej. Zaś Poppeę odgrywała Olga Piotrowska, polonistka z pierwszego Elo w Szanowie. Nie można też pominąć uroczych Rzymianek uczestniczących w uczcie na rynku, za które przebrały się bibliotekarki, a także licealistki. Postanowiłyśmy wraz z koleżanką wziąć udział w akcji, ponieważ wspieramy narodowe czytanie i uważamy, że powinno się zwiększać chęć wśród ludzi do czytania lektur w sumie też i książek, które jednak są naszym dorobkiem i ludzie powinni to znać i mam nadzieję, że udało się w jakimś stopniu zachęcić ludzi i myślę, że w przyszłym roku też weźmiemy udział w podobnej akcji. Lubisz Sienkiewicza? Z gajów pobrzeżnych. Szczerze. To znaczy, jego literatura jest ciężka, ciężko się ją czyta, ale niesie ze sobą bardzo dużą wartość i jest naszym dorobkiem kulturalnym, dlatego warto, po prostu warto znać, dobrze czytać, a szczególnie przez postępującą cywilizację książki zaczynają umierać. Dlatego musimy przypominać o tym, żebyśmy czytali. Przypomnijmy, że lekturę do czytania w tym roku Polacy wybrali podczas internetowego głosowania.